Hej, hej, witam się z Wami. To już jest praktycznie końcówka moich zakupów, ale chciałabym Was dzisiaj zaprosić właśnie na takiego daily vloga, jak spędziłam dzisiejszy dzień. To był dzień tylko dla mnie, jak widać po tytule, to jest dzień dziecka dla mnie. Naprawdę przez chwilę poczułam się jak dziecko, jak ryba w wodzie. Wiecie, przypomniałam sobie te czasy takie laby, gdzie nie było tyle obowiązków tego wszystkiego. No i zakupoholizm oczywiście, co tydzień, tydzień w tydzień chodziłam na zakupy i kupowałam dużo ciuchów, wydawałam masę pieniędzy, jeszcze do tego restauracje, inne rzeczy i powiem Wam, że przez chwilę się teraz tak poczułam, ale wiecie co, to jest dobre raz na jakiś czas, ale niestety zakupoholizm, no to jest niestety nałóg, trzeba z tym walczyć. Dlatego dobrze, cieszę się, że nie mieszkam w samym centrum, bo na pewno by mnie kusiło do tego, żeby kupować. Niby bym przyszła tylko zobaczyć, ale na pewno bym kupiła to i tamto, prawda? Więc cieszę się, że mieszkam bardziej na takiej wiosce niż w centrum. Fajne jest takie coś od czasu do czasu. Miałam się teraz napić kawy właśnie w tym Nero. Ale Nero Cafe, ale wiecie co, muszę już wracać, bo jeszcze trzeba zakupy zrobić przed świętami, więc uciekam, ale naprawdę świetny czas spędziłam. Sami zobaczycie, byłam też w tym Primarku, gdzie to tam, w Bodycare. W Bodycare kupiłam perfumy, takie oryginalne. To wszystko, wszystkie zakupy Wam pokażę w innym vlogu, ale w tym po prostu mniej więcej zobaczycie sobie troszeczkę kawałek takiego życia tętniącego w Anglii. Ładną pogodę mamy, także się cieszę. Słoneczko. No. Jeżeli Wam się ten filmik spodoba, zostawcie lajka, komentarz i subskrybujcie mój kanał. Powiem Wam, że skorzystałam z masażera, prawda, jak się śmieje Niunia, bo mleczko teraz wypiła. Skorzystałam z takiego masażera fotela i powiem Wam, że nigdy z tego nie korzystałam, bo zawsze się wstydziłam, wiecie? A tam wrzuca się monetę i fotel masuje. Boże, jak dziewczyna dziwnie ubrana, nie będę jej nagrywać, ale masakra. Jezu, co ona, lustra nie ma? I powiem Wam, że tak mnie ten fotel wymasował. Od razu lepiej się czuję. Muszę jeszcze zacząć chodzić na basen. Misiek mi obiecał, że jak będzie już miał skończony, będzie miał ten kontrakt i będzie trochę siedział w domu, to mogę sobie chodzić na basen. Od czasu do czasu pójdę sobie sama na basen, a od czasu do czasu z dziećmi po prostu. No. Także fajnie. Cieszę się. Bardzo się cieszę. I uciekam. Może jeszcze wejdę tylko do Hunciaka po ramki, a jak nie, to po prostu no, innym razem. Ale naprawdę było super. Super. Pozdrawiam Was serdecznie i jeszcze raz życzę Wam wesołych, radosnych świąt, żebyście się nie martwili, żebyście mieli jedzenie na stole, ale przede wszystkim spędzili ten czas z rodziną i najlepiej na łonie natury. Także na razie, trzymajcie się, pa, pa.
Thank you.
bardzo ładne włosy, naprawdę. Idę jej wrzucić jakąś monetę. Idę jej wrzucić. Taki sklep, ja jeszcze nigdy w nim nie byłam, bo on jest w sumie, nie wiem jak on długo trwa tutaj, jak długo jest otwarty, od kiedy, nie wiem, nie mam pojęcia, ale zobaczcie tutaj, oprócz gier, to tutaj są różne takie maski, zobaczcie, takie jak z horroru, zarąbiste. Super, a tam jeszcze jakaś laleczka Chucky, zobaczcie. Zobaczcie, laleczka Chucky. Ciekawe ile takie coś kosztuje, ale na pewno bardzo dużo. Nie wiem, fajny, bardzo interesujący sklep. Chciałam trochę życia tu pokazać, ale nie chcę tak ludzi nagrywać. Jakoś tak, nie wiem, nie potrafię. Ale tak to mniej więcej tutaj wygląda. Anglia wcale nie jest taka piękna, jak wam się wydaje. Tutaj mamy Butza. A tu jakiś Paryzja, nie wiem co to za sklep. Nie znam tego sklepu. No i widzicie, tutaj mamy espresso. Takie hot dogi są też w tle. O, jakąś tutaj kafejkę zrobili, restaurację. Wcześniej tego nie było. Także tak to mniej więcej wygląda. Mamy takiego małego funciaka. U mnie jest dużo, dużo większy. U mnie to jest naprawdę duży funciak. Połączony z Pepco. Tutaj jest taki malutki. Ale chyba wejdę, może kupię jakieś ramki. Tutaj mamy TK Maxa. Kiedyś was zabiorę do TK Maxa. Chciałabym wam tutaj więcej pokazać rzeczy. Ładna pogoda dzisiaj, naprawdę bardzo ładnie. Także tak to wygląda tutaj. I zobaczcie, jakie mamy piękne te latarenki. Bardzo dużo rzeczy się już pozamykało, powiem wam, bardzo dużo. Przez tą inflację całą, przez ten kryzys gospodarczy, wszystko pozamykane. TK Maxx. Co tam mają ciekawego? Nie chcę już tam wchodzić. Tak tylko sobie zerknę przez szybę. Trochę tam tych rzeczy jest. Ale dzisiaj już nie mam czasu.